Witam w kolejnym filmie. Tak sobie myślałem na przykładzie tego, co zrobiliśmy wcześniej, czyli niemożności podpięcia persistent volume i w sumie tych secretów po odcinki wcześniej. Jest coś takie config map. To też jest podstawowa sposób konfiguracji, przekazywania konfiguracji do wnętrza poda. Config map daje nam możliwość, żeby przesłać cały plik, na przykład jakiś konfiguracyjny, albo przesłać jakieś wartości do wnętrza poda. My sobie zrobimy tak, że w sumie mamy Nginx'a. Jeżeli dobrze pamiętam, mieliśmy gdzieś Nginx'a. To było. Już jakiś czas temu. Już był jakiś czas temu. Nginx. Bodajże w etapie czwartym. Tam były. Nginx.conf. Było coś takiego. No dobra. No, spróbujemy. Spróbujemy to sobie dodać. Chociaż może to będzie. Nie, powinno być za ciężkie dla Was do zrozumienia. Kto dotrwał do tego odcinka, no to już się sporo poduczył. No. Tak, już taki. Na juniora można startować w sumie. Vim i to będzie CM. CM to jest skrót od config map i można tego używać w skrótach, to również z poleceniem kubectl. I zaraz zobaczycie, i to będzie kubectl -n etap szósty getcm. No, w sumie mamy jeden config map z kubectl, jakiś jest przysłany certyfikat, no a my sobie dodamy własny, dobra. No dobra, jak wygląda konstrukcja takiej config mapy? Standardowo mamy swój nagłówek. Nagłówek będzie wyglądał w ten sposób. I w metadacie sobie damy, jak zwykle, nazwa. I to będzie Nginx config i namespace. Już nie zapomnieli, będzie etap szósty. No i co dalej? Podobnie jak w sekrecie mamy data. Tutaj nie mamy już typu. Z tego względu, że no nie ma typu. Nie ma typu. W dacie możemy przekazać się nie wszystko. I tak. Dodamy sobie coś takiego jak config. Dot, no, engine x dot conf. Engine x dot conf. I co? Ten pipe tutaj uruchamia nam taką metodę, że możemy sobie po tym dodać cały plik
I ten. Cały plik. O, no niestety, Vim ma swoje minusy. No nic, robimy to w ten sposób. Nie będę tłumaczył, co ja dodaję, to jest nieważne. Kto oglądał, ten wie. No i dobra, mamy ten nasz szpiczek dodany. No i teraz sobie zrobimy tak, że będzie to. No, zagnieżdżenie chyba mam dobre. Tak? Gdzie byśmy to dodali? No oczywiście do naszego deploymentu. No i tak, config map będzie nam się wiązał z czymś takim, że dodamy kolejny typ volume'ów, tylko że to już nie jest tak jak persistent volume. Tutaj będzie volume bardziej podobny do tego, co robiliśmy w Dockerze. Właściwie w sumie to samo. Volumes, z tym, że volume nie będzie brany z naszego dysku już. No, Kubernetes nie ma takiej możliwości. Będzie brany z config mapy, czyli takiego naszego jakby pliku zapisanego na Kubernetesie. I robimy tak, że nazwa volume'ów będzie Nginx, a skąd będziemy brać do niego wkład, do tego volume'u, co będziemy montować w tym volume'ie, no to podajemy, że to jest config map. Nazwa będzie Nginx, jak my tam sobie nazwaliśmy go. Nginx config. Nginx config, w sumie to jest wcięcie, będzie teraz i tak. Nie to jeszcze items. Items. No tak, items i teraz tak. Key value. To powinniście kojarzyć z Basha. Tutaj wygląda tak samo. Podajemy wartość key value. Podobnie tutaj jak w envach, że naszym key jest nazwa var i wartością pod tym kluczem jest Kubernetes, tak? To tutaj sobie dajemy key. I teraz ten key to jest nasz tutaj. Ten Nginx conf. Ale że nasz key jest taki niestandardowy, czyli z kropką w środku, to dodajemy go w cudzysłowie. Nginx.conf. Okay. Nginx.conf. I teraz nie będziemy podawać wartości, tylko ścieżka, bo chcemy
Podaliśmy tam cały plik, tak? Jeszcze raz. Tutaj mamy cały plik w środku. To jest cały plik konfiguracji Nginxa, nginx.conf. I teraz cały ten plik, nie chcemy przyjmować żadnej wartości z tego, tylko chcemy cały ten plik sobie zamontować gdzieś w jakimś miejscu i zrobimy to w ścieżce nginx. I teraz musimy coś dodać tutaj, żeby zamontować volume. To robimy. Tutaj będzie za małe wcięcie, podejrzewam. To było na kontenerze. Nie, dobrze, to jest na kontenerze. A to mamy na. W sumie z tym poziomie. O, w tym poziomie będzie volume mount. Volume. I nazwa będzie Nginx. No bo mamy tutaj nasz volume, mamy Nginx. Tutaj tak, tutaj jest deklaracja naszego volume'a, czyli co i gdzie. Jest zamontowane. No dobrze, ściąć. Dobra. Czyli co, jaki, co chcemy zamontować? Deklarujemy, że będzie to config map i z config mapa, że będzie to klucz taki i pod ścieżką taką. A w volume mountie mówimy, że tak. Której deklaracji volume'a chcemy użyć, no bo możemy sobie tutaj zdeklarować kilka, nie? I gdzie chcemy to zamontować, czyli którejś pod jaką ścieżką. No i tutaj sobie zamontujemy pod etc. Nginx przykład i read only robimy na to, ale nie można było tego napisać, to się mu poda. No i tak sobie teraz robimy tak, że sobie ten deployment linia 28, czy jakiś myślnik nam się nie spodobał. Nie spodobał nam się myślnik, nie możesz iść dalej. No tak. O wcięcie się zrobiło. Na tym endzie. Tak. I jeszcze raz. Czyli jeszcze raz. Volume mount ma być na poziomie to nie myślnika, tylko na poziomie name'a. O. Bo dla każdego kontenera możemy zamontować inne volumy. To jest lista. Czyli tutaj mamy containers i możemy mieć kilka kontenerów. I w każdym kontenerze możemy mieć zamontowane różne volumy. A volumy, tutaj deklaracja jest nad
kontenerami, na tym samym poziomie w sumie co kontenery, bo też można mieć kilkanaście volumów, także 10 kilkaset, także tutaj nie ma problemu z tym. No dobra, i teraz patrzymy, co się dzieje. kubectl, na to 6, get, pods. Container creating. Dobra, już wam teraz pokażę. L-n, to jest oczekiwana wartość. Tutaj się nie przejmujcie, że coś się nie udało. Tutaj w warningu macie mount volume setup failed for volume nginx config map nginx not found. Widzicie? I tutaj macie informacje o błędach. Dlaczego on wam nie wystartował? On nie to, że nie wystartował, że wystartował i się crashuje, tylko on nie wystartował, on jest cały czas próbuje się stworzyć. No bo nie dodaliśmy naszego configa, config mapy, no to teraz jeszcze raz ją zrobimy. Teraz ją no, właściwie utworzymy. CM już jest stworzona i teraz get pods. Teraz zobaczymy, możemy sobie zrobić. No to będzie chyba co 5 minut. Creating, dobra, to my sobie to usuniemy. I apply jeszcze raz. Jak widzicie, już nam gania. A, w sumie sobie go zrobimy describe. To jeszcze wam pokażę teraz. I zobaczcie, tutaj mamy mounty i zamontowało nam ETC Nginx from Nginx i volumes mamy deklarację, JS Nginx type config map. Volume populated by config map, name nginx config, optional. No i możemy też sobie z volume dodawać za pomocą secretów, no ale to już jest w kursie. Objaśniam, jak to zrobić. Dobra, get pods. No i sobie możemy wejść do niego. kubectl, nsn, szósty. I pod. Mamy tego. Nginx, widzicie, jest znaczy Nginx config map. No i to by było na tyle. Troszkę dłużej się to zrobiło. Zeszło, no ale no nie jest taki długi. Fajnie się robiło ten odcinek, także no, to jest sposób na podpięcie volume'a, config mapy. Pokazanie konfiguracji wewnątrz. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.